Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. No i cóż, no nie wypaliło, nawet nie zdążyłem się pożegnać, a już miałem przeciążony dysk, wybaczcie za to. No tam nie będziemy nawet wchodzić, jest tam cieniostwór, a cieniostwór to jest takie zagrożenie, że my go w życiu nie zabijemy, dlatego darujmy sobie ubijanie takich stworzeń. Lol. Dobra, idziemy za Jackiem Alligatorem w dalszym ciągu. Deszcz leje jak z cebra. Moment, a jeszcze sprawdzałem tu te krzaki. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tego akurat nie widziałem. A zawsze mogę to zebrać. Czekaj pan. Co to? O, jakaś sakieweczka. Już jesteśmy wzbogaceni o kilka sztuk złota. No, przynajmniej 50. Tyle starczy. No, coś jeszcze? Tu coś jest jeszcze. Zwój, ciekawe czego? Jakiś pierścień. Miecz pirata. To też dziwne. A, to są te złote gówna. Miecz pirata, mówicie. Niemożliwe. A, sporo siły to wymaga. Uniesienie takiego. Niemożliwe. Miecza. Dobra, i teraz skoro tutaj już dobiegamy, to myślę, że już można z nim porozmawiać. O, a on się zaciął. Ma, przynajmniej tak sprawia wrażenie takiego zagapionego. Kotlina, to wow. Tutaj zaczniemy szukać tych bestii. Chodź za mną. Jedyną bestią, z jaką tutaj chodzę, to jesteś ty i tyle. Dobra, widzę, że sporo tutaj jest tego, więc zajmie mi to zbieranie. A to przynajmniej dobrze, bo w końcu coś będę robił w tym gotiku, no bo tam w tym nudnym korynistu już naprawdę nie chciało mi się siedzieć. A tu to chociaż pozbieram jakieś jagódki, bo drugie dostałem takiego tipa od was, żebym w Jarkendarze dużo tych zbierał i ich nie jadł. Dopóki nie kupię sobie pewnej receptury, która sprawi, że będę mógł robić miksturki, które dadzą mi dodatkowe plus 10 HP. Moment. Czekajcie, tu nie ma jakiejś roślinności wszelakiej, bo chciałbym to wszystko zgarnąć. Dobra, pozbądź się tego topielca, bo ja będę miał z nim problemy. A, ty dzięki bardzo, że mnie tutaj poratowałeś. Kurde, co to za ścinki? A nie, daj pan spokój. Tutaj. Co do FIFA dzisiaj, to naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Nie sądziłem, że Hulk, Willian i kto tam jeszcze? Thiago Silva? No, strzelą gola, ale Willian, powiem wam, strzelił epickiego. Ja nie sądziłem, że taki czarny Makumba Afro da radę jeszcze z takim Czechem. A w Mundialu jestem naprawdę zachwycony tym meczem, choć był naprawdę bardzo ciężki. Jedynie jestem zażenowany Hulkiem, który w ogóle nie grał. Według mnie to w ogóle była porażka w jego wykonaniu. No i troszeczkę nawalił ten, no kto mu tam było, czekajcie, kto jeszcze taki był, który wszystko lamił. No, fajnie, że on go nie widzi. Weź to wybij. Dobra, spoko. O to mi tylko chodziło. No czekajcie, kto to jeszcze taki był? No i ten Joe jakiś tam został wymieniony za innego piłkarza. No i kurde, niby miał coś robić, ale tak naprawdę gówno zrobił. Lol. Tego właśnie się obawiałem. Czego? Nie wystarczy nam tego mięsa. Musimy iść do kanionu. Uważaj, im dalej, tym bardziej niebezpiecznie. Jeśli cenisz swoje życie, trzymaj się mnie. Spoko. Co takiego żyje w kanionie? Nie chodzimy tam, jeśli nie musimy. Siedzą tam brzytwiaki, a one potrafią być cholernie twarde. Unikaj ich, jeśli ci życie miłe. No jasne, nie mam zamiaru tam się Dobrze, zmieszać. Chodźmy. W porządku. Dobra. Przeszukujemy te szczurki. O, tu jeszcze możemy coś sprawdzić, tak
na szybko, choć tam jest to pielec, to odradziłbym już tej przebieżki w tą stronę, bo to już jest z góry skazane na niepowodzenie. Dobra, to idziemy już. Jeszcze tylko zbierzemy to, co nam się należy, czyli grzyby, miło. A z grzybów możemy już sporządzić te mikstury many, które będą nam dawać. Czyli istotnymi roślinami są ciemne grzyby i tam bodajże chyba leśne jagody. One są najistotniejsze, jeżeli chcemy, żebyśmy sobie mogli powiększyć życie, jak i manę. Chodź! No, nie pyskuj, tylko idę, no. Mogę się zawsze wrócić, jeśli chcesz. Tego byś nie chciał. Dobra. O, to jakaś piła, nie wiem, na kij. Chrząszczki powybijamy. Kolejne bydle załatwione. Lol. A, pojenem ekspie. Ekspie, też może być. Zawsze coś. Exp do expa zawsze wystarcza. I no gdzie jest ten trzeci chrząszcz? No tutaj. Chciałem go zlutować. Okej, ten piłuje. Niech piłuje. O, 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 tu jeszcze jakieś żarełka są. Moment. Najpierw to trzeba wziąć to wszystko. I to tak bezczynnie sobie leży. I nie ma z tego żadnego użytku. Okej, nie wiem, dzisiaj może zrobię krótszy odcinek z Gothica, żebym mógł dać radę jeszcze wysłać dzisiaj, bo go bardzo późno oglądam, ze względu na to, że ten mundial meczowy Brazylia-Chile trwała aż prawie 3 godziny i to była naprawdę masakra i no jakoś nie miałem wcześniej ochoty na Gothica, dlatego teraz jakoś z wieczorka pod nocy sobie tak zacząłem nagrywać tutaj tego Gothica. Tak jeszcze się rozpatruję, gdzie są te kolejne roślinki. Nie wiem, jakoś się teraz uwziąłem na te na tego typu rzeczy, no bo chcę mieć jakby to z głowy. Sobie tak stwierdziłem, że może przeszukamy cały Jarkendar za wszystkiego, co tutaj w ogóle jest. Bo Jarkendar jest o wiele mniejszym miejscem niż Korinis, całe razem wzięte. Więc tutaj aż się opłaca lucić takie rzeczy. No bo wtedy mamy pewność, że możemy to przeżyć. Tu kolejne. O, tu słyszę kolejne szczury, które są ładnie rozbijane i ćwiartkowane. Dobra, on tam się nim zajmie. Ja tu będę zbierał rośliny, bo je potem wykorzystam na te mikstury wytrzymałości. Zwłaszcza. Dobra, jakieś bagienne szczury. Co? To on je lutował? Na to wygląda. Czekajcie, czekajcie. Coś tu jeszcze? A jest. Patrzcie, trzeba mieć dobre oko, bo jest tego sporo. Wiem, powtarzam się ciągle o tych roślinach, ale wiecie, to jest istota rzeczy. Zrobisz to, to przeżyjesz przez najbliższe kilka rozdziałów. Dobra. Powiedz mi, po co ja w ogóle cię zabrałem? Nie upolowałeś ani jednego szczura. Może potrafisz robić coś innego? Weź szczura i zanieś go temu leniowi Morganowi. Znajdziesz go w obozie. Pewnie będzie się wygrzewał na plaży, czekając na ciebie. Przy wejściu spotkasz Henry'ego, który pilnuje, żeby nie podkradli się tu bandyci. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem. Powinien cię wpuścić. Henry jest przewrażliwiony, a przy tym lubi zgrywać ważniaka. Mhm, super. A pohandlować nie mogę na przykład z tobą, czy coś? Bo przydałoby się w sumie. A czego ty mnie możesz nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie! Jestem dobrym myśliwym i mogę ci powiedzieć, wystarczy. Aha. W sumie takie coś się może przydać. Co tam? No czego chcę? Wyciąganie ząbków. O kurde, to są koszty. Nie, nie, nie. Się takim niczym się nie będę zajmował jednak. Jeśli będzie palisady, przejdź się na zachód, a zobaczysz. Okej, dobra. Ale to później.
Teraz mam takiego pomysła. Dobra, tu mamy jakieś bagienne ziele. Zrobimy to teraz tak. To są jakieś rośliny? Jest bagienne. I tutaj jeszcze widzę kolejne. O kurde, ile tego jest. Zbierać to, zbierać. Potem się takie coś przyda na przyszłość. Tak, tutaj będziemy mieli niedaleko piedestał, w którym przyczepimy kamień ogniskujący. Go wykorzystamy. Dobra, byle szybko. Okej, dobra. Jest, udało się. O to mi chodziło. Chciałem jakoś im uciec. Tu Merdarion, dawaj kamienny ogniskujący. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście, proszę. Czy to było trudne? I tak, i nie. Przydałoby mi się małe wsparcie. Mogę dać ci trochę złota. To ci pomoże? Tak. Na pewno nie zaszkodzi. Niech zobaczę. Masz tu trochę złotych monet. O, zanim zapomnę, Saturas chciałby się z tobą widzieć. Powinieneś udać się do niego jak najszybciej. Okej, chyba widać, że jakaś ważna sprawa. No i tu mamy teleport do kanionu, dzięki czemu będziemy mogli się szybciej tam przemieszczać. A co ten czarny staricz chce ode mnie? Dobrze, że jesteś. Mamy nowe informacje, które chcemy ci przekazać. Zamieniam się w słuch. Zaginione miasto nosiło nazwę Jarkendar. Wow. Miało 5 władców, którzy wspólnie nim rządzili. Każdy z władców miał posiadłość, w której mieszkał i gdzie trzymał swoje dobra. Wydaje się konieczne, abyś w czasie poszukiwań reliktów tej zaginionej cywilizacji starał się również odnaleźć ich domostwa. Spoko. Gdzie powinienem ich szukać? Riordian prowadził badania nad układem budynków Jarkendaru. Powie ci, gdzie są te posiadłości. A jeśli żadna z tych posiadłości już nie istnieje? Jeśli nie uda ci się znaleźć tych domów, to znaczy, że najprawdopodobniej zostały zniszczone w czasie upadku miasta. Ale jeśli wciąż istnieją, to mogą okazać się bezcenne dla naszych badań. No to trzeba coś z tym zrobić, no panie. Niech cię chroni... Dobra, idź, idź pływać, Staricz. Okej, dobra, aha, to jeszcze do Kronosa wejdę. W sprawach handlowych. Hej! Dobra, co tu stoisz? Handluj ze mną i koniec. Okej, dobra. Tu mamy miecz piratka na sprzedaż. Tu kolejne szajstwa. Jest, to na sprzedaż. To tam jeszcze mamy? Najlepiej od samego dołu zejdziemy. O, skórki wilka. Głowy, o, fajnie się sprzedaje. Nie najgorzej. Dobra, rozdrabniaczka. Surowa stal. Kurwa. No coś muszę tu sprzedać. Takiego bezużytecznego. Dobra, coś tam może się zarobi na tym. Okej. To tym bardziej bym sprzedał. Tak. Złoty pierścionek na sprzedaż. Ładnie się tutaj dorobię w najbliższym czasie. Kurde, na kij mi miotła. Dobra, co to jeszcze? O, tu coś jeszcze jest. Owcza skórka. Nic nie warta. Okej, myślę, że to już by było wszystko, jeżeli chodzi o handel. No, troszeczkę złota nadrobiliśmy. Nawet dobrze, bo nam nieco brakowało, a do wejścia do obozu będzie nam potrzebne aż 500 sztuk złota, bo ja to pamiętam. No i trzeba będzie się troszeczkę pomęczyć. Wiecie co? Nie chce mi się tam teleportować. Pójdę sobie jeszcze raz w tą samą drogą. Przy okazji może tutaj poszwędam się nieco, poszukam roślinności. To teraz dla mnie będzie bardzo ważne. O właśnie, czyli jednak gdzieś tu jeszcze są jakieś pozostałości roślin, które no, będą dla mnie niezbędne do przetwarzania tych mikstur. Tak. Co będę wstawiał od lipca? Bo to jest też dość ważne pytanie. Nie wiem,
Sam sobie zaproponowałem, że może Wiedźmin pierwszy, ale nie wiem, czy by to było oglądane jeszcze, ale to nie byłoby pewne jeszcze w 100%. Jeżeli nie, to może Prototype. Nie wiem, takie propozycje dostałem, ewentualnie coś z The Forest. Takie propozycje dostałem. Lol, tu są jakieś mikstury. Jak miło. A coś na szczycie... Tej no, jak nas odepchnęło. Bez jaj. Czekajcie, a coś na szczycie znajdziemy? Kurde, trochę się powspinamy. A no cóż. Wspinaczka to wspinaczka, no. Nie będziemy się tak bawić. O, tu będą rośliny. Są rośliny, czyli warto się wspinać po górach. Bo tu też znajdziemy wszelkiego rodzaju jagody, które nam bardzo pomogą. Już tak po raz setny to powtórzę. Nam pomogą w takiej w takim stopniu, gdzie po prostu już będziemy mieli sporo życia i many. Bo od many to są te właśnie rzeczy. Wiem, za bardzo się skupiam na tym i potem zaczynam się strasznie powtarzać. Ale wiecie, tak lutowanie mnie skupia, że po prostu mógłbym się powtarzać w kółko. Tak, znowu sobie zrobiłem manię na doładowywanie końców. Naprawdę, zarąbiście sobie to teraz ogarnąłem. Postanowiłem sobie tam kupić kolejnego piłkarza. Jeszcze wam nie wyjawię kogo, ale też z Brazylii. Bardzo mnie to wciągnęło, naprawdę. Nie wiem, jakim cudem się tak zachapałem na tą Brazylię, że zacząłem kupować w coraz większym stopniu. Gdzie po prostu, no, moja Brazylia jest coraz lepsza. Ale oczywiście będę też myślał o innych krajach. Choć uważam, że dzisiejszy mecz, który zagrali, naprawdę oni zasłużyli na tą wygraną, Chile nie. Choć też się bardzo starali, ale Brazylia przebiła ich przewagę w rzutach karnych. A zwłaszcza Neymar, bo Neymar to jest przecież profesjonalista, król Brazylii normalnie, no i nie ma o czym tu mówić. Rozjechał tego bramkarza Claude Bravo jak chciał, jeżeli chodzi o karne. No przecież on był tak skupiony, taki fokus miał na strzelenie brameczki z rzutu karnego, że nic go nie obchodziło, czy trafi, czy nie, po prostu się rzucił i tak po prostu technicznie to zrobił. Bo to trzeba zwrócić uwagę, że on to techniką zniszczył bramkarza, nie po prostu tym, że ma siłę, nie to co Hulk, bo on to ino siłą jedzie. Lol, tu jakieś złoto leży, widać. Ciekawe. Dobra, sobie teraz jakoś tak zejdziemy. Tu jakiś zwój znowu leży. Właśnie, co my to za zwoje? O, mała burza ognista. A to by się przydało, powiem tak wam szczerze. Do wytworzenia takiej runy to ten zwój by się przydał. Tylko, lol, prawie bym spadł. Tak wyglądało, przynajmniej dla mnie. Dobra, coś tu chyba jeszcze mogłem pominąć, choć pewności nie mam. Ale coś jest do zabrania, kurde. Nie patrzę się nigdzie, a tego jest mnóstwo. Kolejny zwój. Się nazbieram tego. Zwojów a zwojów. Tylko co z ich wykorzystaniem? Dobra, podsmażymy sobie nieco rzeczy. Oj, niedobrze, niedobrze. Trzęsienie ziemi, a to znaczy, że jest tragicznie. Ile jeszcze tych ryb mamy do podsmażenia? A no cóż, trzeba tej interakcji się pozbyć, żebyśmy nie mieli potem problemów. Ile jeszcze tych ryb masz, Bezio? Jedną ostatnią, masz szczęście. Zaraz się tam przejdziemy do tych piratów. Tylko zrobimy parę ważnych rzeczy. No jeszcze 7 tego mięsa trzeba usmażyć. Kurde, to mnie będzie wkurzać.
kiedy już to wszystko ugotujemy, to będziemy dalej się zajmować exploringiem, bo chcę w 100% przynajmniej Jarkendar wyczyścić, czy to ze stworzeń, czy to z innych rzeczy, po prostu żeby wszystko dla siebie zagarnąć, ewentualnie sprzedać za cenę konkretną. Dobra, smażysz tego jeszcze więcej. Tu jeszcze za 3 razy tą interakcję wypełnimy i możemy się już ogarnąć do reszty. Dobra, już nic. A, nic nie może. Okej, dobra. Ciekawe, czy tą skrzynię otworzymy. Zapiszemy sobie w ogóle postęp gry. Mamy ponad 20 minut już. A no właśnie, czyli tutaj... Lol, tu był banał totalny. Nie chcę nic mówić, ale to już na takie ślepo robiłem, że do tego się nie dało nie otworzyć. Dobra, tu jeszcze zajrzę z drugiej strony. Też coś może tu być. Lol, tu jakaś roślina się zaczaiła. O, ciekawie kryją te rośliny. Oj, 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 uważaj. Trochę jak się szpędasz. Czasem to możesz tak w łeb zarąbać, że jeszcze się zabijesz tutaj. A. Tu coś jest? Tak, sprawdzimy. Jak skoczył? Nie zważał na to, czy mu się uda, czy nie. Robił to na profeskę. Tu już było sprawdzone. Dobra, kierujemy się w stronę piratów. Choć jeszcze bym sprawdził ten budynek zniszczony, bo tam też coś może być i tego nie warto jakby odrzucać, zważając na to, że tam mogą być skarby, które dla nas mogą mieć wartość. Dobra, znowu jakieś trzęsienie ziemi. Już zostało takie chwilowe, kilka sekund tego trzęsienia ziemi było, nic wielkiego. Jeżeli będziemy mieli problem, to nam magowie wody pomogą bez problemu z tymi stworzeniami. No, my dalej jesteśmy nobami, jakby nie patrząc na Beziego. Miał mieć niby te parę set many przez tę fajkę wodną, ale to nie działa. To musiałbym grać chyba w najnowszą wersję, żeby to mogło tak na spokojnie zadziałać. Dobra, a teraz tak, skoro już, to się możemy potem wspinać. Okej, okay, dobra. A to tu jeszcze możemy podstawić, dobra. Czym? A kto czym? No chyba masz ten kamień ogniskujący, nie denerwuj nas pan. I co, nie możesz? No super, że jesteś z drugiej strony, no kurde. Czym? Ciekawe, czym właśnie. Będzie się tak powtarza, że teraz my mamy problem. Ło, się ścięło tak chwilowo. Nie wiem, czy mi się będzie opłacało tam zaskakiwać. A tu jeszcze sprawdzimy roślinki. Ale no tu jest teleport, no to powinno zadziałać jak nic. Ale widać, nie chce działać. Albo coś innego trzeba tu dać. Okej. Okay. Tu też nic nie będzie. A tu są jeszcze roślinki. To warto je tu sobie na szybko zebrać. A, tu nic nie ma. O tyle dobrze. Bo mogłem się spodziewać zagrożenia jakiegokolwiek. Jak się po drzewie obkręcę. Nic nie ma. Dobra. Dobra, tam widzę polnego pełzacza, za którym wolałbym się nie uganiać. Jeszcze może mnie pogryźć i nawet zabić w najgorszym wypadku. O, tu stąd widać te rośliny, które tutaj sobie stoją. No jest tego zbierania, no uwierzcie, że jest. Ale no cóż poradzić, zbierze się, to potem będzie z tego sporo mikstur. Nie,
nie wiem, może też Skyrim za jakiś czas będzie na moim kanale. No, trzeba tylko tą kwestię przemyśleć, co z Gothiciem, skoro jednocześnie nagrywam Gothica, to i Skyrima też będę nagrywał. I to tak będzie troszeczkę dziwnie, bo ktoś mi tak mówił, że nagrywanie dwóch gier RPGowych naraz, to może się troszeczkę tak nużyć. Ale ja na to jestem całkowicie odporny, więc nagrywanie dwóch RPGów to nie będzie dla mnie problem. A ich skończenie, no to mi się nie śpieszy. Skończę wtedy, kiedy po prostu będę miał już na to ochotę. A póki co nie czuję jakby tego, żeby się spieszyć, jeżeli chodzi o kończenie tej serii. No bo będzie to bardzo długa seria. Nie wiem, czy ja ją w ogóle skończę w tym roku. Być może najprawdopodobniej będzie to pod koniec tego roku. Ale pewności nie mam. Olole. Ej, co tak... Co kurde robisz? Siedzi... Nie, no zaskakuje mnie ten bezio. To jak ty chcesz teraz wrócić? O, dobra. Tak może być. To nie wespniemy się. Nie ma co się męczyć. Tu kolejna roślina, nie. Zdawało mi się. Dobra, to część tych ruin została też już przeze mnie przeszukana w pełni lub nie w niepełni. Ale tak sprawdzam jeszcze, jak już by było idealnie. No dobra, tu jeszcze mamy połacie tych serafisów do oblukania. Tam kolejny zwój widzę. To jest naprawdę co tutaj brać do szukania. No nie wiem, dałoby się zniszczyć tą polną bestię z tej kuli ognia. Znaczy z kuli ognia. Z tego właśnie. Dałoby się? No jara się, coś tam się... O kurde, uważać. On tu po mnie nie idzie? Dobra, mogę w spokoju zjeść krzewa. Fajnie, że się bestia zgubiła. Zbugowała się bardziej. Tej, no jakby miała chrapkę, to by mnie już zabiła dawno. Ale jakby nie umie się spinać, to już jest jej problem. Dobra. Aha. Lol. Polna bestia się wdała w bójkę z jaszczurami. A w sumie dla mnie lepiej. Ja nie marnuję many, a te gówna będą się zabijać. O, dziwne, że jeszcze ta polna bestia... Właściwie polny pełzacz nie wykurzył. O kurde, to uważać. Nawet nie podchodzę. O, pozbyli się. Tej, no ale po mnie idą. Co kurde jest nie tak? Nie miałem nic w takich planach. Ale dalej mnie gonią tutaj. Kurde, już jestem w niebezpieczeństwie. O, tu jakieś skarbeńko. Jezu, gonią mnie. Cały czas mnie tu gonią. A to gówno dalej mnie goni. Dobra, odpuść sobie już. Oj, niedobrze. Myślałem, że na spokojnie tu ich wszystkich wykurzę. Ale no widać lipa totalna. W jakiś sposób na nich znajdę, ale teraz mogę przeszukać ten zwój bez problemu. Dobra, jakiś zwój pogrzebaczka. Ciekaw jeszcze co tu będzie. I sprawdziłbym tutaj na koniec skarb, bo chciałbym go odkopać. A mam kilof, więc bez problemu ją odkopię tutaj. Może coś się tu znajdzie dla nas. Najpierw roślinność, potem to. Dobra, odkop to. Ach, sądzę, że złoty coś się puchar, znalazło. Kamienna tablica. A skrzyneczce co będzie? Warto by było teraz znowu save'a walnąć.
pół godziny. Przydałoby się parę wytrychów. Co jest? Aha. Nie mamy wytrychów, to jest najgorsze. Czyli teraz mamy utrudnienie. Bo nie dość, że chcę otworzyć skrzynki, to wytrychów mi brakuje. Najzwyczajniej w świecie i my mamy teraz kryzys. Bo my mamy tą zdolność, ale nie mamy wytrychów i to jest minus. O, tu zębatego ziela trochę się zebrało. Ale tutaj widzę, że nie zwracają na mnie uwagi te polne pełzacze. W sumie bardzo dobrze. Nie muszą się na mnie tak bardzo skupiać. A ja mogę zbierać rośliny do woli. Ale przy okazji będziemy się już kierować w stronę tych piratów. Może nawet nie chce mi się tam wracać. No trochę lutowania jest. Tak jak to już powiedziałem z parę minut temu. Wiem, że to zajmuje materiał. I równie dobrze mógłbym to robić poza nagrywaniem. Owszem, dałoby się. Tylko teraz pytanie... Jezu, się wystraszyłem. Fajnie, że mnie to zabiło na hita. Teraz się mną żywi, to gówno. Nie no, fajnie, fajnie. Super, pół godziny zniosłem, wytrzymałem wszystko. Tej no, ładuj się. Dobra. Wyrąbane mam totalnie. Nie mamy wytrychów. No nic. A nawet tu już mi się nie chce lutować tych roślin. Kiedy indziej się zajmę tym, tylko po prostu tu już zbiorę. I od razu kierujemy się w stronę piratów. Jak będzie czas, to się dalej zajmę lutowaniem, bądź poza nagrywaniem. Oj, tu kolejna bestia będzie nas męczyć. Oj, to jesteśmy w ślepym zaułku. Tej no, te polne gówna mnie tutaj znowu jadą. Panie, ja tak się nie bawię. No, dla mnie to jest śmieszne. Co za truty? Gdzie ty jesteś za truty? Fajnie, że jeszcze te polne pełzacze mogą zatruwać. A mnie już zatruły dwa razy życie. Więc to już mamy wystarczający powód, dla którego wolałbym unikać tych bestii. Tylko jak my mamy unikać? To jest pytanie. Podstawowe pytanie, jak je uniknąć? No właśnie, to już jedna polna bestia się na nas wzięła. Jezu, jakie to jest szybkie. Won mi stąd. Dobra, to... To hałasujące gówno zeszło mi z oczu. My możemy już iść w stronę tego kanionu. Do tych całych piratów. No kurde, weź się, zacznij wspinać albo coś, a nie jakieś tu głupoty robisz. Tutaj byliśmy? Tu trzeba sprawdzić. Fajnie, że on tu się wspiąć nie umie. No dobra, to już mu się udało całkiem dobrze. Ale tu się też sprawdzi, bo chyba tego nawet nie przegra... No właśnie! Mamy całe góry. To warto sprawdzać. Dzisiaj też raczej, właściwie niedzielę na noc, postaram się wam nagrać kolejny odcinek z Dead Space'a. Bo ponieważ chcę już go szybko skończyć. A ja zważając na to, że robiłem długą przerwę od tej gry, to właśnie to mi utrudniało. Bo miałem sobie z dnia na dzień sobie wmawiać, że może nagram tego Dead Space'a, ale no potem czasu nie było. Tu nauka, tu inne obowiązki, ale teraz są wakacje, można się rozluźnić. O kurde. Co ty robisz? Człowieku, po skałach ty się już spinać nie umiesz. O, a jednak umie. Dobra, ale tu już byliśmy. Tak, pamiętam. Jakieś tam 20 minut temu żeśmy byli. Niecałe. No co za debil.
No musiał się wyglebić. Boże, kurde, nie, no zatłukę. Zatłukę po prostu. Dobra, w dupie mam to wszystko. Idę już od razu do tych piratów. Bo czas mi ucieka coraz bardziej. A ja tylko tracę na tym czasie. Chciałbym jak najprędzej tam dotrzeć. Więc w sumie na razie te góry zostawię sobie na później. Albo jak, nie wiem, poza nagrywaniem najwyżej. No, bylebym się nie zamęczał. Bo im bardziej będę się zmuszał do lutowania, to no, będzie gorzej. No, fajnie, że teraz będą mnie też szczury gonić. Dobra, wiecie co? Tak szczerze mówiąc, wolałbym się jednak tepnąć. No i działa. Dobra, teraz uciekam od tych szczurów. No, fajnie, że on tu jeszcze sobie pływa. A zrobimy to jakoś tak, żeby po prostu uniknąć zgonu. Dobra. Tej, no ale skąd się wzięły te polne gówna? Sprintuj! Kurde, uciekaj. Dobrze. Spieprzymy im. Tej, no ale te jeszcze mnie gonią. Dobra. Odpuściły sobie. Bardzo dobrze. A trzeba było jakoś im uciec. Bo w grupie mają siłę. O kurde, gobliny. Fuck. Dobra, nie gonią mnie żadne wredoty. Ale tu jest mnóstwo roślin, dajcie mi pozbierać chociaż część. Co wam to przeszkadzać będzie? Dobra, niech sobie tam będą, w sumie. Mnie tam to nie zaszkodzi. Dobra, tu jeszcze pogadamy z tym piratem, ale nie wiem o czym w sumie. To z drugiej strony lepiej będzie, jak już przejdziemy do sedna sprawy, czyli do piratów. Tak, tutaj widzę, że ktoś się tu ładnie rozłożył. Nie ma wytrychów. Przydałoby się parę wytrychów. Wytrychy trzeba będzie sobie skądś wytrzasnąć. Tylko nie wiem jeszcze właśnie od kogo. Bo raczej magowie nie mają czegoś takiego jak właśnie te wytrychy. To jest minus. Bo też by się jakieś chwasty, nawet tutaj są. W klasztorze to ich tam hodują od cholery. Ale dobra, mniejsza z tym. Tu jeszcze sprawdzam, no. Grzybów porostów jest mnóstwo. Więc łatwo tu już będzie nam. Jeżeli oczywiście będziemy się stosować do tego, to wtedy nie ma problemu. Wszystko będzie nasze. Dobra. Skończone, skończone. Dobra. Nie lutujmy już tego. Żeśmy się już zalutowali na śmierć. Dobrze, przechodzimy do fabuły i dialogów. Stój! Kto idzie? Swój czy wróg? Swój. Każdy tak może powiedzieć. Nie znam cię. Czego tutaj szukasz? Chcę wejść. Naprawdę? To cię będzie kosztować 500 sztuk złota. Niby czemu? Musisz wszystko komplikować? W tym obozie jest wiele rzeczy, które mogą cię zainteresować. A ty wyglądasz na kogoś, kto ma pieniądze. Nie zedrę przecież z ciebie ostatniej koszuli. Zobaczysz, opłaci ci się. No, chyba, że ten strój ukradłeś. Nie. Oto twoje 500 sztuk złota. Wspaniale! Witamy w naszym skromnym obozie. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to mam dla ciebie złą wiadomość, chłopcze. Kapitan wypłynął w rejs, a tylko on decyduje, kogo przyjmie się do załogi. Ale możesz tu zostać do jego powrotu, jeśli nie będziesz sprawiać kłopotów, rzecz jasna. Oj, nie, nie mam zamiaru. Co robisz? A na co to wygląda? Nadzoruję budowę palisady, żeby te lenie zrobiły to na czas. Jeśli tego nie dokończymy, to kapitan Greg da nam popalić.
Pilnuję też, aby nikt niepowołany tu nie wszedł. Greg jest twoim szefem? Zgadza się. Ale dla ciebie to jest kapitan Greg. Rozumiemy się? To wielki człowiek. Kiedy go spotkasz, nawet nie myśl, by zrobić coś głupiego. Nie spodoba ci się jego reakcja na takie zachowanie. Niestety nie ma go w tej chwili w obozie. Jego zastępcą jest Francis. Całymi dniami siedzi przed chatą Grega i gapi się na nas jak sroka w gnat. No cóż, musi tak robić. Po co stawiacie tę palisadę? Choćby po to, żeby utrudnić życie bandytom. Te sukinkoty podchodzą coraz bliżej. Zupełnie jak rekiny okrążające rozbitka na pełnym morzu. Kilku z nich zaszyło się w wieży na południu. Ale sądzę, że to tylko zwiad. Tak więc, jeśli w końcu zaatakują, będziemy przygotowani. Spoko. Dlaczego zostaliście zaatakowani przez bandytów? A jak sądzisz? Wojujemy z nimi od jakiegoś czasu. Na początku wszystko było w porządku. Przywieźliśmy ich tutaj, a oni odeszli w głąb bagien i nie niepokoili nas więcej. Niestety, później zaczęli napadać na każdego, kto nie należał do ich bandy. O. Nie mam pojęcia, co za demony ich opętały. Myślę, że chcą zabrać nasze łodzie, bo to chyba jedyny sposób, by się stąd wyrwać. Porozmawiaj ze Skipem. Był w ich obozie i omal nie przypłacił tego życiem. To o bardzo jest. Ciekawa historia. Okej. No to wchodzimy. 500 w plecy, ale weszliśmy bez problemu. Dobra, to teraz tak. Tu chyba roślin nie będzie. Czy coś się w końcu zmieni? Pewnie to wszystko wzięli. Nie wie, komu wierzyć. Okej, czyli tak, tu mamy tego. Zupełnie się z tobą zgadzam. Z kim by to pogadać? To było oczywiste od dawna. A, do Morgana mamy wejść. Gdzieś on jest. Moment. Słyszałem coś innego. Zaraz coś skombinujemy. Kobiet nie było jeszcze tutaj. Siema. Привет, малышка. Ty kto? Aha. Prosto chciał po... A ona jeszcze głosu nie ma. Ого, ну и манеры. Скажи, а... В чем твоя проблема? Nie mam swojego miecza. Ja jestem... zapomniałam. Так, найди себе какое-нибудь другое оружие. Разве это такая большая проблема? Potrzebuję tylko swojego miecza. Dobra, nie będę podkładał głos voice actingu pod kobietę, bo to kiepsko mi wychodzi. Fajnie. Super. Fajnie. I gdzie ty ją... Kurde. Ognisty cieniostwór? Co kurwa? Ogniny mra... Od tyłu? Czyli rozumiem w jakiej pozycji. Spoko. A co stało ze szpa... Aha. Почему же ты не вер... Тя. А что я получу, если верну твою шпагу? Ага. Tia. Okej. Jak żyj? Fajnie. Urocza. Ruda, ale urocza. Okej, dobra. Ten pirat, a tu się opieprza. Morgan, pobudka. Dzień dobry. Przynoszę mięso. Zaraz. Najpierw muszę się napić.
Co pan ziewasz? A, no, wódki No, już lepiej. Dobrze, powtórz mi, czego chcesz. Jack Alligator kazał mi przynieść to mięso. No tak, teraz sobie przypominam. Dawaj je tu. Co? To wszystko? Resztę pewnie zeżarłeś. No nieważne. Dałem mu jedną sztukę mięsa, no zajebiście. O Boże. Ale fail z mojej strony. Co tu robisz? Greg powierzył mi dowództwo nad jedną z dwóch grup abordażowych. Jestem odpowiedzialny za zaopatrzenie, które dostarcza nam Jack Alligator. Odpowiadam też za to, aby okoliczne stwory nie zbliżyły się zanadto do obozu. Pomagają mi w tym moi chłopcy. Powiedziałem im, że ma tu być spokojnie, kiedy kapitan Greg wróci. Super. Robisz coś konkretnego? Hej, wolnego! Moja praca jest bardzo ważna. Nadzoruję szkolenie moich ludzi. Staram się ich zmienić w nieustraszonych wilków morskich, najlepszych piratów, jacy kiedykolwiek żeglowali po tych wodach. Nie wysługuję się ludźmi. Każdy z nich dostaje niezły grosze za swoją robotę. Ja. Chcę dołączyć do waszej grupy. Do nas? Moi chłopcy na razie obijają się na plaży. I nawet palcem nie kiwną, póki kapitan nie wróci. To wiem na pewno. A jeśli chcesz pokazać, na co cię stać, możesz oczyścić plażę na północy. Pełno tam różnego śmiecia. Jeśli się tego pozbędziesz, chłopaki na pewno się zaakceptują. O, witam w mojej ekipie. No, a teraz wracam do obowiązkowego wypoczynku. Dobra, ja też może bym sobie odpoczął już. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. O, widzę, że już tu laguje strasznie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo.